Dzień dobry. W imieniu Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego mam przyjemność zaprosić Państwa na dzisiejszy webinar. Webinar pod tytułem Akademia SM, SM i zdrowe żywienie. To temat niezwykle istotny, budzący wiele ciekawości, ale też którego dotyczy wiele mitów. Dlatego postanowiliśmy zaprosić dzisiaj na rozmowę Ilonę Cichecką, dietetyk z wieloletnim doświadczeniem, również w pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym, która współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w poradni specjalistycznej. Zaprosiliśmy Ilonę po to, żeby przedstawiła Państwu kilka faktów związanych ze zdrowym odżywianiem się i stwardnieniem rozsianym. Mam nadzieję, że ta prezentacja dostarczy Państwu wiedzy, ale też obali mity, które krążą wokół odżywiania się. Ilono, bardzo miło nam dzisiaj Ciebie gościć. Na początku Ilona przedstawi Państwu kilka najważniejszych zagadnień, a potem będzie czas na pytania. Także jeśli chcieliby Państwo zapytać o coś naszą dzisiejszą gościnę, to prosimy o pytania tutaj w relacji na Facebook. Tak, dzień dobry Państwu, ja nazywam się Ilona Cichecka. Mam przyjemność dzisiaj dla Państwa przedstawić temat odżywiania w stwardnieniu rozsianym. Temat jak w każdej chorobie, nie tylko chorobie autoimmunologicznej, no, ma wiele aspektów i chciałabym dzisiaj je troszeczkę przybliżyć, ale opierając się na pewno na badaniach naukowych. Przeanalizowałam ostatnie badania naukowe z 5 lat i tą wiedzą chcę się z Państwem podzielić, ale też zwrócić uwagę nie tylko na samo żywienie w stwardnieniu rozsianym, ale też we współistnieniu z innymi chorobami, bo jest wiele czynników takich, które można ze sobą łączyć i dzięki temu łatwiej wprowadzić w ogóle zmianę w odżywianiu w życiu. Marta, poproszę Cię już o zmianę slajdu na następny. Trzy zagadnienia, nad którymi się dzisiaj skupimy, to jest omówienie diety antyzapalnej. Przedstawię dosyć szeroką charakterystykę tej diety. To jest temat, który przewija się w bardzo wielu sytuacjach, które mam z Państwem. Ponieważ dieta antyzapalna różne, możemy ją różnie stosować w różnych jednostkach chorobowych. Dzisiaj się skupimy na tym, to zwrócić uwagę przy stwardnieniu rozsianym. Omówię też stosowane i opisywane diety w stwardnieniu rozsianym. Wiele badań pokazało, które są takie istotne i jak osoby, co wiele osób uzyskuje, stosując daną dietę. Omówimy też jeden wspólny, który łączy stwardnienie rozsiane i inne choroby współistniejące. To będzie też dosyć istotne tutaj przede wszystkim dla kobiet, bo troszeczkę dotkniemy endokrynologii. I dzisiaj zakończymy sobie takim jednym elementem psychodietetycznym, a mianowicie przedstawię Państwu bardzo pokrótce cały schemat zmiany i poszczególne stadia zmiany, bo to jest bardzo ważne, chcąc zmienić nawyki żywieniowe na stałe, a nie na chwilę, aby wiedzieć, w jakim jesteśmy, z czym ta zmiana jest w ogóle związana, trzeba się nie zniechęcać, bo zmiana u każdego z nas przebiega dokładnie tak samo i bez względu na to, czy będzie nam chodziło o odchudzanie, czy chodziło o zmianę diety w jakiejkolwiek chorobie, czy to będzie jakaś zmiana inna życiowa, to ta zmiana po prostu będzie przebiegała dokładnie tak samo. I warto wiedzieć po prostu, jak sobie z tym radzić, bo na każdym etapie są inne pomoce do dyspozycji i dietetycy pomocami jak najbardziej dysponują. Możemy iść dalej, poproszę o następny slajd. Chwila wprowadzenia, stwardnienie rozsiane to jest choroba ośrodkowego układu nerwowego, choroba autoimmunologiczna, co też już jest potwierdzone.
Choroba, do której możemy mieć predyspozycje genetyczne, ale też mamy czynniki środowiskowe, na które możemy mieć jakikolwiek wpływ. Między innymi za czynniki środowiskowe uznaje się otyłość, szczególnie otyłość w wieku dziecięcym, w wieku młodzieżowym, niski poziom witaminy D, przykład palenie tytoniu. Pierwsza wskazówka, która już się pojawia na tym slajdzie, z racji tego, że no, stwardnienie rozsiane jest chorobą wieloczynnikową, niektórzy też mówią o niej, że jest to choroba tak zwanego tysiąca twarzy, ponieważ ona przebiega różnie u wielu osób, nie jesteśmy w stanie też wpłynąć na wiele czynników, to tutaj już wiemy o tym, że masa na każdym etapie choroby, no na początku, jak i w trakcie trwania, jest bardzo istotna i należy dążyć do tego, żeby ją utrzymywać prawidłową, a jeżeli się to nie udaje, to blisko prawidłowej, ponieważ tkanka tłuszczowa jest tkanką tłuszczową zapalną, więc na pewno stres oksydacyjny, który będzie z tego tytułu, będzie nam zwiększał w ogóle stan zapalny w organizmie, ale również wiele badań naukowych wykazało to, że im wyższa masa ciała, tym też może mieć to wpływ po prostu na leczenie farmakologiczne, jakie jest włączane, i na pewno będzie miało też wpływ na leczenie innych chorób, jeżeli tak po prostu u kogoś jeszcze występować. Bo teraz sobie po kolei omówimy wszystkie te czynniki środowiskowe, możemy przechodzić dalej z prezentacją. Trzema ważnymi składnikami pokarmowymi, na które należy bardzo mocno zwrócić uwagę w diecie i w ogóle w zmianie diety, to są białka, tłuszcze i węglowodany. Myślę, że jest to te trzy dla Państwa ważne, ale ja je troszeczkę scharakteryzuję. Zacznijmy od białek. Ostatnie badania, najbardziej aktualne, wskazywały to, że osoby, które świeżo po diagnozie, osoby, które miały za sobą pierwszy rzut choroby i wiedziały o tym, że jest to stwardnienie rozsiane, badacze, jak analizowali ich poprzedni sposób odżywiania przed diagnozą, wysnuli bardzo taki mocny wniosek, że w tych dietach, w tych zwyczajowych sposobach żywienia przeważało białko zwierzęce nad białkiem ślinnym. Czyli tego białka takiego charakterystycznego dla diety wegańskiej, wegetariańskiej, które pochodzi właśnie z produktów roślinnych, było bardzo mało. I to jest ta pierwsza istotna zmiana w diecie przy stwardnieniu rozsianym, aby przechylać właśnie w kwestii białka na stronę roślinną, aby do diety wprowadzić soczewicę, cieciorkę, bób, fasolę, rośliny strączkowe, a aby było mniej białka zwierzęcego z mięsa, pochodzącego z mięsa, z tłuszczy zwierzęcych, to też było istotne znaczenie w tym, jak sobie będziemy omawiać diety, które są dedykowane przy stwardnieniu rozsianym. Tam też Państwo zauważycie element wspólny, że oprócz tego, że trzeba uważać na tłuszcze, to też wszystko kieruje się w stronę bardziej diety roślinnej, wyjątkiem będzie dieta ketogeniczna, natomiast ją też można odpowiednio modyfikować. Bardzo ważnym elementem są tłuszcze. Tutaj też uważamy na tłuszcze nasycone. Tłuszcze to jest nic innego jak tłuszcze zwierzęce pochodzące z masła, smalcu, mięsa, wędlin, serów. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że w pierwszej kolejności będzie trudno nam z tych produktów zrezygnować, ale ograniczyć jak możemy, przechodząc chociażby na produkty niskotłuszczowe i zamieniając te wysokotłuszczowe na tą drugą grupę tych tłuszczy. No i węglowodany. Zauważono bardzo dużą poprawę jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w momencie, kiedy węglowodany to była tych związków tak zwanych złożonych, lecących z kaszy, ryżu, makaronów, pieczywa, ale pełnoziarnistego. Było bardzo mało węglowodanów prostych, między innymi cukru, słodyczy, i dieta była bardzo dobrze zbilansowana w błonnik pokarmowy. Zarówno ten rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny to też jest przeciwdziałanie zaparciom, które mogą wystąpić przy stwardnieniu rozsianym, w zależności od tego oczywiście jaka jest tego postać, potem jeszcze więcej o kwestiach trawiennych, natomiast to są trzy takie podstawy, które przy teraz omawiać dietę antyzapalną pokażą Państwu, że warto po prostu no, wiedzieć, jak to możemy potem sobie ustawiać. Możemy iść dalej.
U osób ze starnieniem rozsianym, to co już powiedziałam na samym początku, po pierwszym właśnie rzucie na samym początku diagnozy, wiele badań pokazało, że na przykład przeważało w diecie białko zwierzęce. Tutaj możemy to tak mocno dostrzec, że przeważała taka dieta zachodnia. Zresztą jak patrzymy na to występowanie, gdzie występuje stwardnienie rozsiane, no to Stany Zjednoczone, czy cały Zachód, prawda, jest miejscem, gdzie to stwardnienie rozsiane faktycznie występuje częściej niż w innych miejscach świata. I tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę na pewien aminokwas. Aminokwas tryptofan to jest aminokwas, który często możecie kojarzyć, znać z różnych aplikacji mówiących o tym, czego się najeść, co jeść, co włączyć do diety, żeby mieć dobry humor, żeby mieć po prostu coś na handrę na przykład. Tryptofan jest prekursorem serotoniny. Serotonina jest tak zwanym hormonem i neuroprzekaźnikiem, hormonem szczęścia. I dowiedziono, że w stwardnieniu rozsianym z racji tych zmian demielinizacyjnych, które postępują, jest zmniejszony metabolizm serotoniny. Stąd istnieją przesłanki do tego, że zmiany degeneracyjne, zmiany demielinizacyjne, które się pojawiają w układzie nerwowym, zwiększają ilość tych cytokin prozapalnych. Cytokiny prozapalne to jest nic innego jak związki, które będą nam wpływały na to, że stan zapalny będzie się szerzył, będą wpływać na szlak metaboliczny tego aminokwasu. Stąd też można obserwować spadek nastroju, jakiś lęk nieuzasadniony, problemy z uwagą, z koncentracją. Więc warto w diecie zwrócić uwagę na produkty bogate w tryptofan, między innymi właśnie na białko, nie tylko białko zwierzęce, ale też białko roślinne. Wcale tryptofanu dużo nie będzie w momencie, kiedy będziemy jedli słodycze, to też nie jest tak. Tu będą potrzebne, ale mówimy ogólnie o węglowodanach, a nie o tym, żeby jak jest nam źle, czy smutno, czy mamy jakiś gorszy dzień, po prostu się najeść tych słodyczy. To nie będzie tak, to nie będzie tak działało. Jeżeli wprowadzimy do diety dużo produktów bogatych w tryptofan, dołożymy do tego, to możemy zauważyć udowodnione w badaniach poprawę pamięci. Natomiast te badania, do których ja doszłam, do których się gdzieś dostałam, nie pokazywały wpływu na poprawę nastroju tak. To jest też kwestia oczywiście włączenia różnych metod psychodietetycznych czy ustawienia ogólnie diety, aby ten nastrój, abyśmy mogli na nastrój wpływać dietetycznie. Oddzielny temat, jeżeli chodzi o ożywienie. Możemy iść dalej. Jeżeli chodzi o tłuszcze nasycone, czyli te właśnie pochodzące z produktów, mogą wpływać w bardzo istotny sposób na układ odpornościowy, aktywując prozapalne receptory. Dlatego ich pozbywamy się z diety, dlatego je dosyć mocno w tej diecie zmniejszamy. I jeszcze węglowodany nam zostały. Węglowodany i ich ilość, dobry bilans węglowodanów będzie miał wpływ na wydolność osób ze stwardnieniem rozsianym i również zmniejszenie zmęczenia. Dieta, która będzie bardzo bogata w węglowodany proste, będzie podnosiła poziom insuliny, a ta z kolei będzie nasilała. Tutaj zaznaczyłam Państwu, że jest to ważne. O insulinie jeszcze troszeczkę więcej powiem w tym temacie, jak będziemy omawiać sobie SM i różne inne choroby współistniejące. Natomiast tutaj już zaznaczam, bo często tego Państwo w ogóle nie łączy, czy to jak rozmawiam z Państwem na konsultacjach, żeby nie skupiać się tylko na diecie, co mogę, a czego nie mogę w stwardnieniu rozsianym, tylko spojrzeć troszeczkę szerzej. Insuliny, wysoki poziom insuliny, czy insulinooporność, czy stan przedcukrzycowy może nas dotyczyć wszystkich. Jeżeli nas dotyczy wtedy, kiedy mamy dodatkowo zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, bez względu na to, czy to jest stwardnienie rozsiane zdiagnozowane na początku, czy później, to na poziom insuliny w chorobach autoimmunologicznych musimy zwracać uwagę, dlatego że ona będzie doprowadzała, że stan zapalny, ogólny stan zapalny w organizmie będzie wyższy, co też będzie wpływało nie tylko na zmiany, jeżeli chodzi o układ nerwowy, na zmiany również w układzie hormonalnym. I o tym jeszcze więcej powiem, już jak omówimy sobie dietę antyzapalną. Możemy przechodzić dalej.
jak powinno wyglądać ogólnie żywienie w stwardnieniu rozsianym. Z racji tego, że stwardnienie rozsiane chorobą zapalną, dedykowanym sposobem żywienia i ta antyzapalna. I poprzez odpowiednio dobrane czy produkty, czy odpowiednio dobraną dietę, którą zawsze dobieramy na danym etapie choroby, to nie jest tak, że jedną dietę stosujecie Państwo przez całe życie, tylko ją trzeba modyfikować w zależności od tego, jak na co możecie Państwo sobie pozwolić, jeżeli chodzi o status społeczny, ale też na inne jednostki chorobowe. Dojść do tego, że żywieniem możemy dosyć wmerować w mechanizmy procesu zapalnego. I odbywa się to na poziomie jelit, na poziomie odpowiedzi immunologicznej, na poziomie błony śluzowej jelita i tkanki limfatycznej, a konkretnie tej, które będą bytowały w jelicie cienkim. O mikrobiocie i o tym, jak flora bakteryjna, jak dysbioza jelitowa może wpływać na proces zapalny, też jeszcze dziś sobie powiemy. I modyfikacja właśnie flory bakteryjnej, modyfikacja naszej ewentualnej dysbiozy jelitowej, czyli wyleczenie tej dysbiozy jelitowej, może wpływać na regulację procesów zapalnych. I w stwardnieniu rozsianym szczególną rolę się limfocytą TH17, które wydzielają tak zwaną interleukinę 17 i są odpowiedzialne za szybki rozwój odpowiedzi zapalnej. Na to też odpowiednimi probiotykami i odpowiednią dietą możemy wpływać. Właśnie poprzez odpowiednio dobrane składniki antyzapalne, to zaraz Państwu powiem, o jakie chodzi. Będziemy jak najbardziej promowali to, że limfocyty, szczególnie te limfocyty TREK, czyli te regulatory, wpływające na to, że proces antyzapalny, proces autoimmunologiczny będzie troszeczkę spadał. Dzięki temu będziemy mogli wpływać na to, że mielina, która nam otacza aksony, mielina, która nam otacza komórki nerwowe, nie będzie traktowana jako substancja obca, czyli nie będzie ona zwalczana. I to jest bardzo istotne, aby umieć to połączyć, nie tylko wiedzieć, ile tłuszczy, ile węglowodanów, właśnie też troszeczkę sięgnąć szerzej, troszeczkę sięgnąć głębiej i zadbać o swoje żywienie na poziomie już bardziej takim komórkowym, jelitowym. Możemy. To, co jest bardzo istotne w całym procesie zmiany żywienia, to jest zmiana nawyków żywieniowych prozapalnych na antyzapalne, ponieważ nasze nieprawidłowe nawyki żywieniowe będą miały wpływ i na mikrobiotę, cały proces i na antyzapalny. Jedną z głównych funkcji układu odpornościowego jest jego tego, że on może wywoływać tą reakcję zapalną. I może się zdarzyć tak, że długo, jeżeli ona się będzie dosyć długo utrzymana, się dosyć długo utrzymywała, będzie skierowana przeciwko własnym tkankom, no to właśnie może skutkować między innymi przewlekłymi chorobami zapalnymi. I takimi chorobami są różne choroby autoimmunologiczne. Możemy dalej przechodzić. Jakie prozapalne składniki żywieniowe w diecie w stwardnieniu rozsianym powinniśmy wykluczać? Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, kwasy tłuszczowe trans, czerwone mięso. No i tutaj adnotacja do tego, że jeżeli jemy dużo solimy, to też na to powinniśmy zwrócić uwagę. Kwasy tłuszczowe trans, od nich zacznę, to są kwasy tłuszczowe, które powstają w wyniku ogrzewania tłuszczy roślinnych, ogrzewania olejów, w wyniku pieczenia też na argerynach takich. To są tłuszcze, które właśnie występują w sztucznie utwardzanych margaryny, masła roślinne i one bezpośrednio przyczyniają się do nasilenia tego stanu zapalnego w diecie, wzmagając wytwarzanie cytokin prozapalnych czy tych związków zapalnych. Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, występujące w mleku, w maśle, w serach, w mięsie, w winach, no dosyć mocno korelują z częstością występowania stwardnienia rozsianego. Te właśnie będzie eliminowana dieta słanka, bardzo mocno przebadana i najczęściej przestosowana. Dieta bogata w tłuszcze zwierzęce również mocno wpływa na stan flory bakteryjnej. To prowadzi do tego, że błony komórkowe będą zupełnie inaczej funkcjonowały, będą inaczej przepuszczały składniki pokarmowe
będą wpływały na ekspresję genów, na metabolizm komórkowy i to będzie mogło doprowadzać do zaistnienia różnych chorób, nie tylko neurologicznych u nas. Czerwony zawiera m.in. kwas arachidowy, który jest prekursorem prostaglandyn zapalnych, czyli tych, przez które na przykład nas boli. Jak coś nas boli, to właśnie wzrasta poziom prostaglandyn przeciw tych mocno zapalnych, szczególnie jeżeli na przykład macie, Państwo tutaj już dopowiem, to szczególnie do kobiet połączenie stwardnienia rozsianego na przykład z endometriozą czy z bolesnym miesiączkowaniem, to jest między innymi ten mechanizm. Dlatego częstym pytaniem trzeba wyłączyć czerwone mięso z diety, czy w ogóle wędliny czerwone mięso, to jest właśnie odpowiedź. Dlatego, że zawiera ten kidonowy i jeżeli będzie go dużo, to po prostu będzie bardziej bolało. I proces zapalny będzie się dosyć mocno motył. Spożycie soli, zbyt słona dieta, szczególnie soli z przetworzonej żywności, z przekąsek słonych, będzie również indukowała dosyć mocną produkcję tych związków prozapalnych i to w długo może doprowadzać do tego, że stan zapalny będzie się nasilał albo jakaś choroba będzie się mogła objawić. Możemy przechodzić dalej. Dla przeciwwagi, jakie mamy składniki przeciwzapalne, na co warto zwrócić uwagę? Na witaminę D, to pewnie też Państwo wiecie, jest to witamina, która oprócz kwasów omega-3 musi być suplementowana, na której poziom musimy zwracać uwagę. Przy chorobach autoimmunologicznych poziom uznaje się za taki dobry poziom wysycenia witaminy, chodzi o krew, wysycenie krwi D powyżej 450 mikrogramów, więc ta pomiędzy 30 a 50 to jest jeszcze poziom niewystarczający dla osób z chorobami autoimmunologicznymi. Tak samo jak i kwasy omega-3. Kwasy omega-3 zarówno czerpane z diety, jak i suplementowane też będą bardzo mocno wpływały na funkcjonowanie układu nerwowego i to są te dwie rzeczy, dwa takie suplementy, na które bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę i pilnować, żeby one były. Polifenole to są związki, które występują we wszystkich kolorowach i owocach. To przy diecie antyzapalnej też powiemy sobie o tych porcjach. Między innymi najbardziej takim znanym, mającym spore działanie immunomodulujące będą kwercetyna znajdująca się w cebuli, w jabłkach, w owocach cytrusowych czy w winie, ale tak w zwanej herbacie czy w białej herbacie. Resveratrol, który pewnie Państwo znacie, jest dosyć mocno związany z czerwonym winem i jak najbardziej w czerwonym winogronie czy w czerwonie jest. Można również go czerpać z suplementów. Bardzo istotne, jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne, jako przeciwdziałanie właśnie stanowi zapalnemu, kurkumina czy hydroksytyrozol, tak, w oliwie. To są wszystko antyzapalne, które w diecie powinny być, zarówno w formie przypraw, produktów, naparów, herbatek, tak, typu nie wiem, napój z kurkumy, czy herbata z kurkumą, zielona herbata czy biała herbata. To są wszystko przyprawy, które są ujęte w całej piramidzie diety antyzapalnej, którą zaraz sobie będziecie mieli Państwo możliwość zobaczyć. Możemy przechodzić dalej. I tak właśnie wygląda piramida diety antyzapalnej. Macie Państwo ją w takiej formie graficznej, ujęłam jak nasza piramida zdrowego żywienia, z tym, że zawiera też dodatkowo porcje. U podstawy, zauważcie Państwo, są warzywa i owoce. I ważną rzeczą w diecie antyzapalnej jest to, żeby warzywa i owoce były zarówno w formie surowej, jak i w formie gotowanej, a gotowanej najlepiej krótko. I to jest podstawa diety, więcej warzyw aniżeli owoców, potem wchodzą produkty ziarniste, makarony, rośliny strączkowe, tutaj zaznaczę zawsze w korekcie o to, czy mają być to produkty glutenowe czy bezglutenowe, o glutenie jeszcze też powiem, kiedy na niego należy zwrócić uwagę. Kolejne piętro to zdrowe tłuszcze, oliwa z oliwek, orzechy, szczególnie orzechy włoskie, awokado, nasiona,
Olej rzepakowy u nas w Polsce też bardzo dobry, też zawiera dużo kwasów omega-3, tylko że musi być to olej zimno tłoczony. Ryby skorupiaki, ryby, czyli ryby i owoce morza, 2 do 6 porcji w tygodniu, pełnowartościowe produktowe w korekcie o grupę kobiet, która musi mieć je z innego tytułu wykluczone, ale jak najbardziej fermentowane produkty sojowe, jeżeli ktoś nie ma problemu z fitoestrogenami, może do diety włączać, tutaj mam na myśli tofu i tempeh, może być jeszcze mleko sojowe. Ugotowane azjatyckie grzyby, czyli między innymi grzyby shiitake, bardzo silnie mają bardzo dużo właściwie immunomodulujące, mogą być również boczniaki, czy w ogóle grzyby. Inne źródła biała, sery, jogurty, jaja, drób. Zauważcie Państwo, że one są już przy samym końcu tej piramidy, więc wcale nie trzeba ich jeść dużo. Zdrowe przyprawy i zioła, czosnek, imbir, kurkuma, cynamon w nielimitowanej ilości, czyli tutaj zależy od naszych preferencji i od tego, ile możemy jeść. Herbata, 2-4 szklanki dziennie, preferowana herbata zielona, herbata biała. Dedykowane suplementy codziennie, dopuszczone czerwone wino, zdrowe słodycze, na przykład gorzka czekolada w małych ilościach raz, dwa w tygodniu. I teraz poproszę o jeszcze jedno kliknięcie, bo tutaj nam się pojawią podpowiedzi. Pisałam Państwu, jakie ryby u nas w Polsce można jeść i w jakiej ilości, aby to było bezpieczne, ponieważ ryby są zanieczyszczone, tak, metalami ciężkimi, więc warto mieć dobre pochodzenie. Wymieniłam Państwu te, które są bezpieczne i ilość, to jest dorsz bałtycki, śledź bałtycki, łosoś bałtycki, karp jako ryba słodkowodna, pstrąg, mintaj i sola. Poproszę jeszcze o jedno kliknięcie, to wskażę inne ryby, tutaj też bardzo bezpieczne. Między innymi dla kobiet, które są w ciąży albo chcą w ciąży zachodzić. Czyli te najlepsze ryby, łosoś norwecki, szprotki, sardynki, sump, strąg, flądra, dorsz, makrela, morszczuk i krewetki. Na tych rybach przede wszystkim też mogą się panie, które są w wieku akcyjnym, są w ciąży, planują ciążę, bo to są ryby bezpieczne pod każdym kątem, natomiast dla każdego z nas, dla osoby, która te ryby chce mieć w diecie, też będą jak najbardziej ok. I krótka podpowiedź teraz a propos orzechów, też jeszcze poproszę o jedno przejście. Wymieniłam Państwu mniej więcej jakie porcje to są porcje orzechów. W diecie antyzapalnej dopuszcza się dziennie 20-30 gram orzechów, więc między innymi to, co tutaj Państwu wypisałam, 24 migdały, 18 orzechów nerkowca, 8 orzechów brazylijskich, 12 orzechów laskowych, duszki siemienia lnianego. Siemię lniane polecam kupić w ziarenkach, ale mielić bezpośrednio przed spożyciem, wtedy z nich będziemy najwięcej czerpać kwasów omega-3, 12 orzechów makadamia i 15 połówek, czyli mniej więcej 7 orzechów włoskich i orzechów. To, co w diecie antyzapalnej jest bardzo ważne, na następnym slajdzie będą dokładnie wytłumaczone zasady tej diety antyzapalnej. Możemy już przejść sobie dalej. Jaka jest głębsza charakterystyka tej diety? Zacznijmy od tego, co jest w ramce, czyli co powinno podlegać ograniczeniu, czyli ograniczamy węglowodany proste, cukier taki, który możemy słodzić, kawę czy herbatę, o wysokim indeksie glikemicznym. Czerwone i przetworzone mięso, wędliny, tłuszcze nasycone, czyli tłuste sery, w ogóle tłusty nabiał, masło. Produkty przetworzone, szczególnie produkty wysoko przetworzone, mam tutaj na myśli te mocno przetworzone, na przykład słodycze, dania typu fast food, czy takie szybkie dania typu zupki w proszku, niezdrowe przekąski, napoje gazowane i alkohol. Z racji tego, że stan zapalny w ogóle to jest temat wielu prac badawczych, ponieważ od stanu zapalnego wychodzi wiele chorobowych. Wiadomo, że większość chorób zapalnych jest w dużej mierze zależna od naszego odżywiania. Założeniem diety przeciwzapalnej jest likwidacja długotrwałego stresu oksydacyjnego, który jest początkiem stanu zapalnego.
A ponieważ taki stan towarzyszy stwardnieniu rozsianemu, więc stosowanie diety antyzapalnej jest jak najbardziej uzasadnione. Można tutaj zastanowić, tak, na ile podniesie stosowanie takiej diety antyzapalnej poprawę stan zdrowia. Na pewno go nie pogorszy. Ta dieta antyzapalna musi być wprowadzona odpowiednio indywidualnie do każdej osoby w odpowiednim procesie zmiany i musi być indywidualnie dopasowana pod tym kątem, czy ma być glutenowa, bezglutenowa, czy trzeba zadbać o jakieś inne elementy też diety i pozwoli i pomoże zmienić te nawyki żywieniowe na antyzapalne. Na to też jest czas. To też się nie zadzieje w dwa dni. Jak najbardziej stosowanie diety antyzapalnej, wszystkie te diety zresztą, teraz będziemy pokrótce omawiać, no są dietami antyzapalnymi. Dieta przeciwzapalna będzie wspierała prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu, od którego zależy odporność organizmu. Kolejny raz dochodzimy też do tego, jak jedzeniem, jak różnorodnością jedzenia możemy wpływać na naszą florę bakteryjną. I priorytetem w tej diecie jest żywność świeża, różnorodna i jak najporządna. Dieta jest oparta na niskiej zawartości tłuszczu pochodzącego, na dużej ilości warzyw, owoców, ryb, roślin strączkowych, produktów pełnoziarnistych, dzięki czemu organizm oczyszcza się z produktów materii i z toksyn. Warto zwrócić uwagę na przyprawy przeciwzapalne, czyli kurkuma, cynamon, goździki, kardamon, imbir, oregano, czosnek, kakao, ale też bazylia, zioła prowansalskie. Rumiak, kolendra, tymianek, bo są wszystko przyprawy, z których można robić różnego rodzaju napary, herbatki albo włączane w różnego rodzaju mieszanki ziołowe, które jeżeli nie mamy przeciwwskazania do picia z tytułów trawiennych albo stosowania jakichkolwiek leków, bez problemu do diety można włączać i to będzie działało na naszą korzyść. Oczywiście trzeba to pić stosunkowo długo, żeby tą korzyść tutaj zauważać, dosyć istotną. Możemy przechodzić dalej. I pokrótce kilka diet, które są no, przez badaczy sprawdzane właśnie pod kątem, mogą nam pomóc w żywieniu, w stwardnieniu rozsianym. Taką najbardziej znaną dietą jest dieta słanka, dieta McDougalla i dieta Dr. Walsh. Dieta Dr. Walsh jest to dieta, która została opracowana jako protokół dzięki pani doktor, ponieważ która sama choruje na stwardnienie rozsiane i poprzez modyfikację diety dosyć mocno sobie pomogła. Jest to zmodyfikowana dieta paleo, dieta bezglutenowa i bezglutenowa. Natomiast w badaniach naukowych nie znalazłam żadnych takich mocnych wyników, które by pokazywały, że jest to dieta, która by dosyć mocno tutaj była rekomendowana. Ona wręcz, jeżeli będzie niezbyt dobrze poprowadzona, może tą niedoborową. Natomiast no, dużo lepsze wyniki miała chociażby dieta ketogeniczna. Zaznaczam tylko, że dieta ketogeniczna nie musi być dietą opartą na mięsie i pochodzenia zwierzęcego. Może być bez problemu dietą ketogeniczną za antyzapalną. Z doświadczenia dietetycznego bardzo proszę, byście Państwo, jeżeli się będziecie decydować na zastosowanie diety ketogenicznej, robili to pod kątem dietetyka, pod opieką diety osoby, która zna się na diecie, będzie umiała Państwa po prostu przez to przeprowadzić. Kilka razy w ostatnich chociażby miesiącach słyszałam od osób, które stosują dietę ketogeniczną albo czerpią coś z diety ketogenicznej, że faktycznie czują tą różnicę. Bardzo świeże badanie, bo z 2020 roku pokazało, że osoby, które miały postać żytowo-remisyjną, stosowały dietę ketogeniczną przez 6 miesięcy, zauważyły znaczną poprawę stanu niepełnosprawności, zmniejszyło się zmęczenie. Kilogramy u tych osób, które miały nadmiarowe kilogramy i poprawiła się ogólnie jakość życia. Zaznaczam tutaj tylko, że dieta ketogeniczna, a propos zmniejszenia zmęczenia, to też jest dieta, która będzie bardzo mocno wpływała na to, że insulina nie będzie wysoka, więc ona jak najbardziej tutaj w tym temacie jest okej.
Post przerywany to też jest często dieta, która jest rekomendowana i w odchudzaniu, i często można ją sobie na przykład w feelingowych, jeżeli ktoś sobie chce ułatwić zadanie. Najnowsze wyniki badań pokazują to, że ta dieta będzie wpływała na obniżenie masy ciała, ogólnie poprawę samopoczucia z tym związaną, takiego emocjonalnego. Proszę tylko pamiętać, że ten post przerywany to też ma różne okna żywieniowe, tak one będą mogły trwać dłużej czy krócej, natomiast post przerywany to nie jest dieta, która polega na tym, że mogę wszystko tylko w tym oknie żywieniowym i jem nic. To musi być dieta antyzapalna, która będzie w oknie żywieniowym stosowana i wtedy możemy mówić o tym, że będzie to jakkolwiek grało z tym, jak powinniśmy odżywiać się w mając gdzieś stwardnienie rozsiane. Nie polecam tej diety osobom, które mają stany hipoglikemiczne, które nie wytrzymują długo bez jedzenia, bo to dosyć na sam początek może być no, ciężkie. Dieta słonka i dieta McDougalla, diety bardzo niskotłuszczowe, ale jak na następnym slajdzie Państwo zobaczycie, na nich większość osób, które były ujęte w badaniach klinicznych, opierała swój sposób żywienia. Dieta McDougalla nie ma aktualnych, które mówią o tym, jak ta dieta jest skuteczna. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że 10% w ogóle stanowią tłuszcze, 14% białko, 76% węglowodany, więc jest to dieta węglowodanowa w stosunku do diety ketogenicznej czy diety dr Walsh absolutnie przeciwstawne. Natomiast dieta słonka dopuszcza maksymalnie 15% tłuszczy nasyconych, jest mało, jeśli chodzi o właśnie te produkty odzwierzęce w diecie, natomiast opiera się na warzywach, owocach i zbożach. I jeszcze dwie diety, które są często stosowane, dieta MINT, czyli dieta usprawniająca nam funkcjonowanie układu nerwowego oraz dieta śródziemnomorska. Dieta śródziemnomorska na sam początek uważam, że będzie dobra, ale to mówię tylko z takiego doświadczenia gabinetowego, rekrutacyjnego, ponieważ ona będzie bardzo fajnie wpływała na kwestie masy ciała, na kwestie ciśnienia, na kwestie tych parametrów sercowo-naczyniowych. Natomiast nie udało się w badaniach klinicznych jakiegoś bardzo mocnego potencjału antyzapalnego, jeżeli chodzi o zmiany w stwardnieniu rozsianym. Natomiast na sam początek w kwestii chociażby zmiany nawyków żywieniowych jest to dobry model, ponieważ jest on bardzo liberalny i fajnie go i dosyć dobrze można go dostosować do naszej szerokości geograficznej, troszeczkę szczając. Badania naukowe też pokazały, że właśnie ta dieta, która będzie nam wspierała dosyć układ nerwowy, to jest dieta dobra jako profilaktyka stwardnienia rozsianego, co nie znaczy, że nie można z niej zaczerpnąć różnych zaleceń, aby do diety antyzapalnej ją sobie je wprowadzić. Możemy przechodzić dalej. I dietą, która była stosowana przez pacjentów w badaniach klinicznych, to była tak zwana dieta OMS Diet. To jest dieta właśnie na diecie słonka, gdzie następuje bardzo mocne ograniczenie kwasów nasyconych, czyli tych zwierzęcych. Jest to dieta roślinna, na niej zakaz spożywania mięsa, nabiału, drobiu, jaj, oleju kokosowego i oleju palmowego. I w wynikach badań pokazano, że diety osoby, które stosowały tak zmodyfikowaną dietę przez rok, plus dobrze miały ustawioną suplementację, widziały fizyczną i psychiczną poprawę jakości życia, zmniejszenie objawów zmęczenia i depresji. I w ramce krótko pokazałam Państwu, jak wygląda w ogóle ta dieta słonka, tak? Czyli oprócz tego, że mamy tylko 15 gram doby tych kwasów tłuszczowych, to ile czego powinno być w diecie. To jest faktycznie dieta no, bardzo mocno roślinna i taka półsurowa. Da się ją zastosować również w naszej szerokości geograficznej, ale jest to dieta wymagająca. I jeżeli ktoś je dużo mięsa i ma taki styl jedzenia na samym początku, to jest mała szansa na to, że się po prostu przestawi z dnia na dzień na taki system jedzenia. Natomiast w potencjale jak najbardziej jest to możliwe.
Tylko trzeba po prostu robić to strategicznie i z sposobem, aby zmieniać poszczególne nawyki żywieniowe, żeby potem przejście na przykład na dietę wegańską, wegetariańską, słanka czy którąkolwiek, której wymieniłam, było po prostu łatwiejsze. Możemy iść dalej. I na co zwrócić uwagę w diecie, kiedy mamy stwardnienie rozsiane połączone z innymi chorobami? Ja tutaj napisałam Hashimoto, insulinoporność, otyłość i różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, które będą bardziej tutaj dotyczyły kobiet, ale Hashimoto, czy insulinoporność, czy otyłość może również dotyczyć mężczyzn. Dlaczego to ujęłam? Dlatego, że bardzo często spotykam się ze współistnieniem właśnie stwardnienia rozsianego chorobami, a element oprócz wszystkie praktycznie autoimmunologiczne, oprócz insulinoporności ma jakieś ze sobą powiązanie, ponieważ insulinoporność, jak już Państwo wiecie z poprzednich slajdów, może w ogóle nasilać stan zapalny. I tak, jeżeli mamy połączenie SM-u z Hashimoto, w chorobie Hashimoto bardzo ważna jest równowaga gospodarki hormonalnej. I między innymi bardzo ważny jest dobry poziom progesteronu i w ogóle poziom progesteronu jest istotny też również przy stwardnieniu. Tutaj też trwają mocne badania w tym temacie, ponieważ progesteron okazuje, że jak najbardziej ma dosyć mocne działanie neuroprotekcyjne i odgrywa ważną rolę w tworzeniu płonek mielinowych. Jeżeli jego będzie mało, jeżeli będziemy miały tak zwany przerost estrogenowy, u mężczyzn również poziom estrogenów może być wysoki, jest to też związane na przykład z otyłością, to wtedy mamy wpływ zarówno na, to będzie miało wpływ negatywny na cały układ odporny, jak i na kwestię właśnie postęp, być może postępu demielinizacji, jeden z czynników ryzyka. I wracając do Hashimoto, estrogeny są zawsze sprawcami poruszenia w układzie immunologicznym. Jeżeli ich będzie za dużo, czy u kobiet, czy u mężczyzn, to układ immunologiczny na to zareaguje. Tak zwana przewaga estrogenowa może wyzwolić proces autoimmunizacyjny. Czyli na przykład może się to zacząć bardzo prosto, typu nie wiem, zdiagnozowaną mamy endometriozę, a sam początek, mamy zdiagnozowany policystycznych jajników, mamy zdjęną otyłość tu u kobiet czy u mężczyzn i jest ona związana z przyczynem estrogenowym, mamy zdiagnozowanego jakiegoś mięśniaka czy inny, czy inną chorobę estrogenozależną i to już może wyzwolić to, że może się pojawiać jakaś choroba autoimmunologiczna. Progesteron jest istotnym immunomodulatorem. Ja na to zwracam bardzo mocną uwagę właśnie u kobiet w wieku prokreacyjnym, w wieku pokwitaniowym, bez względu na to, czy chcą iść w ciążę, czy nie chcą, bardzo mocno pilnować żywienia i dbać o kwestię drugiej fazy cyklu miesiączkowego. Ponieważ zarówno dobra suplementacja, jak i żywienie, które może nam podnosić poziom tlenu, będzie wpływało na to wszystko, co macie Państwo tutaj na tym jednym slajdzie, czyli jeżeli ktoś ma Hashimoto, będzie bardzo istotnym immunomodulatorem przy Hashimoto, nie będą rosły przeciwciała, będzie dobrze modyfikowało całe zaburzenia hormonalne, a odpowiednia ilość tego hormonu będzie też mogła wpływać na funkcyjne. Insulinopornością połączone jest to w ten sposób, że im wyższy poziom insuliny, tym poziom kortyzolu, tym niższy poziom progesteronu, ponieważ są to hormony, które walczą o wspólny receptor. Dlatego bardzo często insulina jest na przykład połączona z zespołem policystycznych jajników i właśnie z otyłością. Ja tutaj napisałam też Państwu przy Hashimoto, że jeżeli jest odpowiedni poziom progesteronu, to on przesuwa odpowiedź immunologiczną w kierunku TH2. No właśnie o to nam chodzi w chorobach autoimmunologicznych. Hashimoto, stwardnienie, endometrioza, sarkoidoza, RZS to są choroby tak zwane TH2. A my chcemy to przesunąć w tą drugą stronę, żeby ten proces zapalny był niższy. Więc to będzie wpływało na zwiększenie limfocytów, które będą nam tutaj tą funkcję immunologiczną regulowały. Insulinooporność bez względu na to, czy mamy jakąkolwiek chorobę autoimmunologiczną zdiagnozowaną, czy nie, będzie nasilała stan zapalny, będzie wpływała na podniesienie tych związków zapalnych, będzie mogła utrudnić odchudzanie, redukcję bez względu na to, czy tych kilogramów jest dużo, będzie potęgowała uczucie zmęczenia, będzie wpływała na jakość myślenia, na uczucie koncentracji, ponieważ z insulinoopornością wiąże się
mgła mózgowa. Ta mgła mózgowa też jest związana z tym, że jeżeli mamy mało progesteronu, to też ją możemy obserwować. I jeżeli będzie narastał stres oksydacyjny, to się będzie przyczyniało do zaburzeń sygnału tego, jak insulina powinna się w organizmie zachować, czego skutkiem będzie hiperglikemia i może powstać cukrzyca, ale mogą powstać dodatkowe kilogramy, a może po prostu być większy stan zapalny, który nam wyzwoli pogorszenie naszego stanu zdrowia, nie tylko jeżeli chodzi o stany, tylko właśnie na przykład pogorszy się czy Hashimoto, czy jakieś inne zaburzenia hormonalne. Więc zawsze wybierając swój sposób żywienia patrzymy szerzej, tak? Czy bierzemy na jakieś leki, czy chorujemy na coś, bo to można ze sobą połączyć, na to jest potrzebne trochę czasu, ale wtedy podchodzimy do sobą. I możemy przechodzić dalej. Już zmierzamy do końca. Mikrobiota, czyli ta flora bakteryjna. U chorych na stwardnienie rozsiane stwierdzono zwiększoną przepuszczalność jelit oraz wzrostu poziom zeolmuliny. Kiedyś padło takie pytanie właśnie, jak sobie zbadać w ogóle, czy my mamy przepuszczalność jelita, czy my mamy jakiś problem z tą mikrobiotą. To, czy my mamy problem, czy nie mamy problemu, jeżeli chodzi o florę bakteryjną, bada się tak, trzeba pobrać próbkę, wejść do laboratorium na zbadanie całej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Takie badanie otrzymamy. Dokładnie tak samo badamy poziom zeolmuliny. Im wyższy poziom zeolmuliny, tym większa przepuszczalność jelit. Pokazałam Państwu tutaj taki screen z badań naukowych, że bakteriami, które mogą pogarszać tak zwane funkcjonowanie osi mózgowo-jelitowej, które będą stymulowały stan zapalny i uszkodzenie między innymi tutaj w przypadku stwardnienia rozsianego aksonów i demielinizacji neuronów, bakterie, tak zwane chorobotwórcze, które są po łacinie tutaj wymienione. I to właśnie te bakterie też są badane w kwestii oznaczania tej flory bakteryjnej. Także jeżeli my sobie oznaczymy zrobimy takie badanie, oznaczymy zeolmuliny, to już jesteśmy szczęśliwi, że jeżeli mamy mały czy większy problem, to zażyjemy probiotyki i one nas tutaj wyleczą. Taki wniosek, który się pojawiał w wielu badaniach naukowych, jeszcze sporo badań trwa, mikrobioty i pokazanie, które bakterie na pewno są tutaj istotne, był taki, żeby ujmować probiotyki i zwracać uwagę na mikrobiotę, jeżeli chodzi o farmakoterapię i o sposób żywienia. Więc to jest temat, który warto mieć na uwadze, szczególnie jeżeli mamy jeszcze dodatkową, na przykład oprócz stwardnienia rozsianego, zdiagnozowaną celiaklię, nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, bo wtedy trzeba ten gluten całkowicie z diety usunąć, on też będzie wpływał na to, że ta mikrobiota się nam odnawiała i zachowywała zupełnie inaczej. I możemy iść dalej. I dwa ostatnie slajdy. Chciałam Państwu pokazać, jak przebiega zmiana. Jeżeli byśmy dzisiaj podjęli decyzję, że chcemy zmienić nasze nawyki z tych prozapalnych na te antyzapalne, to jesteśmy tutaj, gdzie jest ta pierwsza pani i startujemy z tego, z czego startujemy. Po prostu wiemy tak, jak jemy, mamy nadwagę lub nie mamy, mamy diagnozę lub nie mamy. I zawsze jak przymierzamy do zmiany diety czy do zmiany nawyków żywieniowych, to przekraczamy tak zwaną granicę strefy komfortu. Do dietetyka i bardzo często słyszę, że przed pójściem do dietetyka to trzeba się najeść, bo potem to już nie można nic zjeść, albo właśnie będzie to inaczej wyglądało. Przekraczamy tą granicę strefy komfortu i pierwsze co, możecie się Państwo spodziewać, że będziecie u siebie widzieć, jeżeli zaczniecie modyfikować swoją dietę na tak zwaną zdrowszą, to może się pojawić opór, może się pojawić pojawić zmęczenie, mogą być jakieś problemy w stylu, a to nagle z dzieckiem coś się zadziało w pracy, albo i tu. Będzie ogólnie chaos i tak będzie. Możecie nawet w pewnym momencie mieć takie dno na zasadzie, że to nie jest moje. Ja się w ogóle nie nadaję do zmiany diety, ja sobie z tym nie poradzę, to jest za trudne, ze względu na to, jaką tam dietę sobie wybierzemy, czy my w ogóle tylko przestaniemy na przykład pić Coca-Colę. I te poszczególne etapy mogą być kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. To nie jest tak, że od chaosu do dna, które osiągamy jako takie to jest jeden dzień, nie? Że dzisiaj jest ten chaos, a jutro już będzie dobrze. Ale w pewnym momencie może przyjść nam jakiś pomysł,
który potem znowu będzie, że będą jakieś potknięcia, przeszkody, ale już będziemy szły sobie dalej, nagle się stawiamy do pionu, ogarniamy, zaczyna się rozwój i lądujemy w nowym miejscu, bo udało się nam te nawyki żywieniowe zmienić. I cały ten proces przebiega się kilka miesięcy, nawet i kilka lat. I dlaczego mówi się o tym, że nawyki żywieniowe są trudne? No, dlatego, że jeżeli na taką zmianę nałoży się kilka zmian życiowych, na taki wykres nałoży się kilka zmian życiowych i utknie albo w tym chaosie, no to możemy się spodziewać tego, że po prostu się do niczego nie nadajemy, albo mamy słabą silną wolę, albo w ogóle jej nie mamy, albo generalnie jest źle. Na każdym z tych etapów, jeżeli byście kiedyś Państwo współpracowali z dietetykiem czy z psychodietetykiem, to on będzie proponował zupełnie inne metody pomocy. Nawet jeżeli to będzie dieta zapalna, bo wystarczy, że dołożycie Państwo jedną zmianę, jedną maleńką zmianę do diety i ona pozwoli ten wykres przejść, wyjść z tego dołka, może będzie jakieś inne, może da jakieś inne pomysły, może da rozwiązania na te potknięcia albo pozwoli ogarnąć ten chaos, między innymi na przykład chaos informacyjny, tak, który jest w wyniku z dietetyką związany, nie tylko z dietetyką stwardnieniem rozsianym, tylko w ogóle z żywieniem. I co do zmiany, jest jej 5 etapów. O przejście do następnego slajdu pokażę Państwu te 5 etapów. Możecie sobie Państwo zobaczyć, na jakim etapie jesteście. Pierwsza jest tak zwana prekontemplacja, czyli my generalnie nie czujemy tego, żeby w ogóle cokolwiek ze sobą zrobić. To jest taki moment, gdzie ktoś nam może mówić, nie? Że coś powinieneś ze sobą zrobić, tyle się czyta, tyle się zrobi. To jest bardzo częsty moment, gdzie na przykład, nie wiem, żona męża do tego, żeby coś zrobił, tak? Albo zmienił tą dietę, albo słyszymy od koleżanki, albo od kogoś. Jeżeli my nie jesteśmy winni, to jeżeli jesteśmy w stanie tej prekontemplacji, żadna zmiana w diecie, nawet najmniejsza, się nie uda. I ten etap trzeba po prostu przyjąć, że tak mam. Następnym będzie kontemplacja. On może trwać nawet 6 miesięcy. Ta kontemplacja to jest nic innego, jak jesteśmy świadomi już jakiegoś problemu, zaczynamy o czymś myśleć, jak go rozwiązać, czy iść do dietetyka, czy nie iść. Zaczynamy jakiś szukać, czytać, oglądać webinary. Wchodzimy do realizacji, a o niej myślimy, jakby ją do życia dołożyć, co zmodyfikować. I tutaj w zależności od tego, ile ten etap będzie trwał, kryje się ta taka perełka, wystarczy przejść do działania, zmiana będzie jak najbardziej sama się już potem robiła. Możemy być w przygotowaniu, następny etap to jest przygotowanie, już jakoś działamy, ale jest to nadal nieufne, troszeczkę się angażujemy, trochę się nie angażujemy, czyli jeden krok w przód, dwa kroki w tył. Mamy wątpliwość, ale szukamy informacji. Możemy chodzić do różnych specjalistów i ten etap jest akurat bardzo ważny z tego tytułu, żeby wybrać właśnie dla siebie dobrą strategię i odnieść ten sukces. Czyli wybranie na przykład odpowiedniej diety to będzie ten etap przygotowania. Potem mamy etap działania i rozwiązania. Jeżeli działamy, no to już wdrażamy tak wszystko na 100%, mamy rozwiązanie, następuje osiągnięcie celu, ale potem jest powrót do prekontemplacji. I to jest tak zwana spirala zmiany. Czyli te wszystkie etapy mogą się ze sobą latać. To nie jest tak, że jeżeli jesteście Państwo w działaniu i po prostu idziecie do przodu jak burza i udaje się tą dietę wytrzymać i już nie zjadłam 3 miesiące niczego słodkiego, albo nie wypiłam coli, albo udało mi się coś innego jeszcze osiągnąć, to nagle nie zrobi się ta prekontemplacja i powrót, tak? Nie będzie tego nawrotu, będzie nawrót, dlatego że zmiana będzie zawsze tą taką spiralą. Ten dołek w pewnym momencie osiągnie. Natomiast nigdy już w tym samym miejscu, tak? Czyli jeżeli zaczynamy od zera, to, że my powrócimy, to powrócimy do trójki, do czwórki, ale nie powrócimy do zera. I w zmianie nawyków to jest bardzo ważne. Zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest zgodny proces. Nie wystarczy sobie powiedzieć, że od jutra nie piję kawy, nie wystarczy sobie powiedzieć, że od jutra nie piję coli, bo to może się udać, nie musi się udać, natomiast odpowiednio wybranie strategii, dołożenie tych zmian do swojego życia jak najbardziej jest możliwe, tylko trzeba to robić dobrze, powoli, dając sobie i dobrać odpowiednią strategię. Możemy przechodzić do podsumowania.
Podsumowując, bardzo ważne w żywieniu osób ze stwardnieniem rozsianym jako w profilaktyce i w zatrzymaniu postępowania jakiejś choroby mają witaminy D, witaminy z grupy B, szczególnie witamina B2, foliany, czyli kwas foliowy i witamina B2. Bardzo obiecujące rozwoju badania naukowe pokazują jako roli mikrobiotowej oraz suplementacji kwasu alfa-liponowego. Tego tematu nie rozwijam, ponieważ tutaj jeszcze jest do poczekania. Na sposób żywienia danej osoby w danym momencie będzie miał wpływ status ekonomiczny i choroby współtowarzyszące. To nie jest tak, że dieta, którą Państwo wybierzecie dziś, czy zmiana sposobu żywienia za 10 lat się nie zaktualizuje, bo tak jak najbardziej może być. Nie mamy jednoznacznych dowodów na to, żeby wskazać jedną konkretną dietę i terapię żywieniową z rozsianym. I piąty wniosek, na wprowadzenie zmian w żywieniu, na wprowadzenie zmian w nawykach żywieniowych zawsze jest potrzebny czas i odpowiednia strategia. I możemy przechodzić dalej, to już będzie koniec. Jeżeli będą jakieś pytania, są jakieś pytania, to teraz jest na to czas. Ja chciałam podziękować Ci, Ilona, za wykład, bo to była potężna dawka wiedzy. I na pewno to, co ja wyniosłam z Twojej prezentacji, to to, że i w sumie można to podsumować pytaniem i odpowiedzią na pytanie, które zadała nam przed webinarem jeszcze osoba, czy chorując na SM, dieta przeciwzapalna może choć trochę poprawić stan mojego zdrowia. To myślę, że z Twojej prezentacji jasno wynika, że jest w stanie, natomiast to, co ważne, proces w ogóle zmiany nawyków żywieniowych to jest proces, tak, który będzie ulegał modyfikacjom i będzie zależny od wielu czynników, tak, na przykład od chorób współistniejących, które przecież mogą pojawić się nam za jakiś czas, tak, o nich nie wiemy i że jakby no, musimy być gotowi na takie zmiany postępowania żywieniowego w różnych momentach naszego życia. Jeśli Państwo mają, nasi słuchacze obecni teraz, mają jakieś pytania do Pani, do Ilony, to teraz jest idealny czas. Natomiast ja jeszcze powrócę do tych pytań, które mamy zebrane. I tak na przykład Pani Maria, bo Ty, Ilona, już troszkę omówiłaś tam różne rodzaje diety, ale ona podpytuje o dietę dr Budwik. Tam bodajże jest ta dominacja oleju lnianego. Co tutaj nauka mówi, jak też wygląda Twoje doświadczenie z tym rodzajem diety? Olej lniany, generalnie olej lniany absolutnie nie jest przeciwwskazany. Jest jak najbardziej ok i do diety można go dołączać. Fajnie będzie działał antyzapalnie. W chorobach autoimmunologicznych jest rekomendowany i spokojnie do diety. W każdej chorobie autoimmunologicznej warto go włączyć, jak i nie tylko w chorobie autoimmunologicznej, po prostu warto go włączyć do swojego sposobu żywienia. Natomiast zarówno dieta Dwik, tak, jak i dieta na przykład dr Dąbrowskiej, bo to też mogą być, też może być gdzieś tam połączenie, to są diety, które o ile dr Budwik może nazywać w dłuższej perspektywie czasu, to na przykład diety dr Dąbrowskiej nie. I to też nie są diety, które są dietami odchudzającymi. To też sobie od razu powiem. To są diety, które można stosować w celu poprawy własnego zdrowia. No, o to je do siebie włączyć. I żeby przejść na te diety, to nie jest takie przejście z dnia na dzień. Dlatego, że są to no, diety, które mają swoje obwarowania. I pytanie, ten moment jesteśmy do tych obwarowań, do tych zasad w stanie się na te 100% przekonać, co nie znaczy, że nie można czegoś z tych diet zaczerpnąć, tak? No ten charakterystyczny dla diety dr Budwik twarożek, prawda? Ser biały z olejem lnianym, to jest taka pasta, ona może być do diety antyzapalnej dołożona. Niekoniecznie trzeba stosować zasady tej diety. Mhm.
Natomiast Dorota pyta, jak, czy można w ogóle suplementować, tutaj nawiązując do swojej wypowiedzi a propos estrogenów i progesteronu, tak? Czy można w ogóle suplementować je? Co? Suplementować estrogeny. Nie ma czegoś takiego jak suplementowanie estrogenów. Estrogenów mamy dużo w żywności i estrogenów mamy za dużo bądź też za mało. To się leczy. Tak? To jest leczenie hormonalne, które nam ustala lekarz ginekolog. Są na rynku amerykańskim na przykład dostępne kremy z progesteronem. Na rynku polskim raczej nie spotkałam dobrego źródła, takiego pewnego źródła kremu z progesteronem, natomiast są leki, to nie są suplementy. W naturalny sposób możemy wpływać na obniżenie poziomów estrogenów, stosując dietę niskoestrogenową i w dietą możemy wpływać na podniesienie poziomu progesteronu. Tak? I takim jednym z elementów, który będzie nam to łączył, to jest chociażby wina. Albo na przykład wyeliminowanie, jeżeli mamy przerost estrogenowy z diety piwa, bo piwo, chmiel będzie wysokoestrogenowy. A ja chciałam Cię zapytać, tutaj sugerujesz i badania naukowe też sugerują, że unikanie alkoholu jest wskazane. Natomiast czy jeśli jest nam trudno, przynajmniej na początku zrezygnować z lampki na przykład wina albo kufla piwa, to właśnie który alkohol byłby taki najbardziej wskazany do spożywania? Według mnie wino, tak, bo wino jest ujęte nawet w tych piramidach diety śródziemnomorskiej, w piramidach, w piramidzie właśnie diety antyzapalnej. I to nie jest tak, że mówię, no z dnia na dzień absolutnie się tego nie uda zrobić. Wyłączyć całkowicie, a ograniczyć, to też jest różnica, tak? Bo jeżeli to ograniczymy do okazjonalnego spożycia alkoholu, typu właśnie, nie wiem, do obiadu, czy wtedy, kiedy mamy jakąś okoliczność, to jest przeciwwskazane, tak, z tytułu diety. Chyba że dany pacjent zauważy, że po prostu totalnie źle toleruje alkohol, tak też może być. Są osoby, które mają niedobór tak zwanego enzymu dehydrogenazy alkoholowej i totalnie tego nie trawią. Są osoby, które mają bardzo mocno zaburzoną właśnie tą mikrobiotę jelitową i po prostu wypicie alkoholu przynosi więcej szkody niż pożytku. Są osoby, które na przykład stosowanie lecylinooporność całkowicie eliminuje alkohol z diety. Jeżeli nie mamy tych wskazań, no to stosowanie, po prostu wypicie sobie od czasu do czasu dobrego wina, uważam, że jest jak najbardziej okej. Okay. Ja tego nie zakazuję w sensie w diecie pacjentom, bo to jest wszystko zależne też właśnie od tego etapu zmiany, na którym jesteśmy. Jeżeli już naprawdę zmodyfikowaliśmy wszystko, to wypicie lampki czerwonego wina, nie wiem, raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie nie będzie żadnym problemem. A nawiązując do tej mikrobioty jelitowej, były badania, chyba wciąż są prowadzone na temat, no właśnie, jak ta mikroflora jelitowa wpływa i jaki jest jej związek z chorobami autoimmunologicznymi, również ze SEM. I dużo się mówi o takiej wartościowości kiszonek. Jak ty jako dietetyk, czy ty uważasz, że to rzeczywiście pomaga i warto te kiszonki, na przykład właśnie myśląc o diecie przeciwzapalnej, stosować? To jest tak, jak też powiedziałam, że można w łatwy sposób dietę antyzapalną zmodyfikować tutaj pod nasz polski klimat, tak? I jak najbardziej kiszonki, jeżeli nie mamy SIBO, czyli tego przerostu flory bakteryjnej, jeżeli nie mamy nietolerancji histaminy, to jak najbardziej wszelkiego rodzaju kiszonki do diety można dokładać. One też będą bardzo fajnie wpływały między innymi na modulowanie poziomu insuliny, bo te też są warzywa, tak? Tylko że w innej formie. Możemy i owoce też, prawda? To też ta fermentacja poszła dosyć mocno do przodu. My znamy to jako górki kiszone, ale teraz można kisić wszystko. Więc tak, jak najbardziej tak, jeżeli nie mamy przeciwwskazań z innej strony, czyli właśnie nie mamy kwestii zdiagnozowania, czyli tego przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim i nie mamy nietolerancji histaminy, to jak najbardziej do diety można to dokładać. To tak na przykład, bo mówisz dużo o roli przypraw, tak, że warto je dodawać do diety, że one wzbogacają, na pewno wzbogacają, no właśnie, działają prozdrowotnie, ale też wzbogacają smak i takim fajnym, myślę, eksperymentem trochę przełożonym na te warunki polskie jest ta
teraz chyba bardziej popularna kapusta kimchi. Tak. Czyli takie coś kiszonego na ostro. Tutaj mieliśmy jeszcze pytanie, czego unikać w związku z zaparciami wynikającymi ze SEM? To jest bardzo ogólne pytanie. Ja odpowiem tak, to jest bardzo indywidualna kwestia. Zależy ono od tego, jaki jest zaparć. Dwa główne rodzaje zaparć to są zaparcia toniczne i spastyczne. W twardnieniu rozsianym najczęściej związane właśnie ze spastyką. I dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim kwestia nawodnienia, odpowiedniej ilości w ogóle płynów, nie tylko wody, ale w ogóle płynów i odpowiednia jakość błonnika pokarmowego, czyli ile mamy i jakiej formy warzyw i owoców. Z drugiej strony trochę już nie dietetycznej, bym mocno uwagę na fizjoterapię, szczególnie na fizjoterapię uroginekologiczną, która może troszeczkę rozluźnić po prostu te zwieracze mięśnie dna miednicy, ogólnie rzecz mówiąc, i to też może być tym dobrym elementem w tym, żeby z tymi zaparciami sobie poradzić. Natomiast tu już bym bardziej odsyłała do takiej indywidualności, żeby przede wszystkim mocno prześwietlić dietę, tak, tej danej osoby, zobaczyć, co tam jest ok, co można zostawić, zmodyfikować, koniecznie zmodyfikować, a co trzeba odrzucić. I ten problem z ciami delikatnie powinien się zacząć rozwiązywać. Natomiast na to, jak te zaparcia wyglądają w przypadku rozsianego, też będzie wpływało dużo czynników, tak? Chociażby to, czy możemy się samodzielnie poruszać, czy nie, czy mamy jakąś aktywność fizyczną, czy nie mamy, no i to, czy możemy wszystko jeść, czy lubimy wszystko jeść, czy na przykład z tym nawodnieniem też nie jest problem, dlatego że chociażby istnieje pęcherze nadreaktywnego i wiele po prostu, wtedy, kiedy na przykład ma jakiś tak z korzystaniem z toalety, po prostu nie pije, tak, a to się przerzuca na kwestię, ale można sobie z tym radzić, tylko to też jest indywidualna kwestia. A propos terapii uroginekologicznej, to chciałabym tutaj uczulić, jeśli mamy wśród słuchaczy mężczyzn, panów, terapia uroginekologiczna również jest skierowana do panów, do mężczyzn, mimo że może nazwa nie do końca na to wskazuje, i o tym też mogą Państwo znaleźć w naszym najnowszym numerze SM Expressu, gdzie terapeutka uroginekologiczna właśnie mówi o tym, że panowie również są mile widziani w gabinetach takich fizjoterapeutów. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś, Ilona, to jak z tym nawodnieniem? To znaczy, zakładając, że nasz pęcherz działa w miarę w porządku, jak jest z tym piciem? Ile my powinniśmy pić, żeby było dobrze właściwie, żeby to wspierało nasze takie zdrowe żywienie? Tutaj, zanim odpowiem precyzyjnie na to pytanie, to warto w ogóle wspomnieć, że jeżeli my nie będziemy dbać o nasze nawodnienie, które może nam mniej czy lepiej wychodzić, tak? Ale proszę pamiętać o tym, że woda jest transporterem wielu składników odżywczych do komórek. Jeżeli my będziemy odwodnieni, jeżeli nie będziemy pić, to może być tak, że te komórki po prostu będą niedożywione. Tutaj też mam na myśli dożywianie komórek nerwowych, tak, że co z tego, że my będziemy zwracać uwagę na, nie wiem, właśnie na przykład na olej lniany, będziemy na tyle odwodnieni, że te dobre związki, które są w tym oleju lnianym, będą miały problem z przedostaniem się we właściwe miejsce. To jest bardzo ważne. Druga sprawa jest taka, że jeżeli mamy problem z nawodnieniem, to często mylimy na przykład ochotę na słodycze, na podjadanie, właśnie z tym, że nie odbieramy tego jako pragnienie. I ja zawsze, jak ktoś mi mówi, że ma problem właśnie z tym, że je za dużo słodyczy, to pierwszym zadaniem, jakie dostaję, to jest, żeby się napić, czyli wypić około 1,5 litra do 2 litrów płynów ogólnie. Jeżeli by z tego przynajmniej litr to była woda, to już będzie dobrze. Tak, więcej pijemy oczywiście wtedy, kiedy jest gorąco, kiedy mamy swoje też bardzo indywidualne, bo są osoby, które piją dużo pić, są osoby, które potrzebują pić mniej.
ale te 2 litry płynów, 1,5 litra do 2 litrów, do 2,5 litrów jest jak najbardziej taką dobrą normą. Ogólnie mówię, tak, o wszystkich napojach, ta herbata, zupy, soki. Natomiast no, dużo więcej, dużo większy taki bilans wodny dotyczy osób, które mają na przykład problemy jeszcze z kamicą nerkową albo problemy z nerkami, gdzie ta diureza musi być silniejsza. No i na zaparcie to będzie miało wpływ. A powiedz, chociaż pewnie już troszkę znam częściowo odpowiedź na twoje pytanie. Padło pytanie o to, czy jak powinna odchudzać się, albo na co powinna zwrócić uwagę, jeśli chodzi o dietę, czego nie powinno w takim żywieniu zabraknąć u osoby, która już musi korzystać z wózka. Wiem, że jest to bardzo indywidualna kwestia, zależna od wielu czynników, ale czy jesteś w stanie wskazać jakieś takie rzeczy, które być może są do stosowania przez właśnie każdą osobę, u której ta mobilność jest trochę bardziej ograniczona, a właśnie myślę o takim zdrowym żywieniu. Jeżeli mówimy o odchudzaniu, to już jest niezależne od tego, czy się poruszamy na wózku, czy się poruszamy normalnie, czy mamy jakiś w ogóle problem z kwestią poruszania, dlatego że to jest tylko jeden z czynników, który będzie wpływał na aktywność fizyczną, tak, która może być większa, mniejsza. Natomiast mówiąc w ogóle o odchudzaniu, rzecz, jaką należy wspomnieć tutaj, szczególnie w przypadku sfery rozsianego, to nie może być dieta drastyczna. Dlatego, że bardzo silny niedobór kalorii, który będzie szczególnie taki z dnia na dzień, on też będzie wywoływał takim stresem dla organizmu. I ja w swojej praktyce kilkanaście razy spotkałam się z osobami, które twierdziły, że jadły się w zbyt drastyczny sposób. To jeden z czynników, który mógł wpłynąć na to, że wyzwolił się rzut choroby. Ponieważ z reguły zbyt drastyczne diety, diety niskokaloryczne są dietami niedoborowymi, szczególnie jeżeli są w dłuższej perspektywie stosowane. Więc abstrahując już od tego, czy ktoś się porusza samodzielnie, czy niesamodzielnie, ta dieta musi być indywidualnie dobrana pod kątem kaloryczności. Na pewno należy wziąć pod uwagę to, czy są jakieś choroby współistniejące i tutaj się cały czas będę czepiała, to jest też częsty przypadek. Wzięła w pierwszej kolejności do zmiany te nawyki, które są najprostsze, najłatwiejsze, nie wymagają nie wiadomo czego, tak aby ta dieta była przyjazna i aby ona nie była aż tak drastycznie inna od tego sposobu żywienia, które mamy, bo to jest też na co dzień, dlatego że to jest częsty blok, taka częsta blokada właśnie psychologiczna, że jeżeli otrzymujemy na przykład właśnie diety zbilansowane, one są piękne, to one nas przerażają, dlatego że zupełnie inne żywienia, aniżeli mam na przykład na dzień dzisiejszy, tak, dzisiaj, jest tak inne, że ja nie wiem, jak ja mam do tego podejść. A najlepiej na raz wprowadzać 3 zmiany w diecie, więc wybrać 3 nawyki, z którymi na dany miesiąc się umawiamy i indywidualnie prowadząc tą dietę po prostu wchodzić w tą daną osobę. I tu nie mam na myśli tylko kaloryczności, tylko mam na myśli te punkty zapalne. Czy ktoś je za dużo słodyczy, czy ktoś podjada, czy ktoś je w ogóle, czy ktoś je z nudów, czy ktoś zajada emocje, czy po prostu ktoś na przykład nie czuje w ogóle głodu, więc nie jeść, ale o 12 w nocy nagle zaczyna jeść, bo mu się wtedy to załącza. To na każdy z tych rzeczy, na każdy z tych powodów, które będzie inna strategia. A może on dotyczyć jednej osoby, mogą wszystkie dotyczyć jednej osoby, a mogą dotyczyć, prawda, poszczególnie różnych osób. Natomiast zawsze indywidualna kwestia, która będzie wchodziła w ten taki czuły punkt tej danej osoby, jeśli chodzi o sposób żywienia, nie może to być na pewno drastyczne odchudzanie. I nie może to być dieta, czyli ona będzie miała być wyłączeniem, prawda, nie wiem, produktów z laktozą, z glutenem, to będzie dieta wegańska, wegetariana, to ma być to dieta zbilansowana. Mm-hmm. No i tutaj jeszcze pytanie padło od naszych słuchaczy o laktozę. Czy jej unikać, czy na przykład czy nie, ale może przekładać jednak jedzenie na przykład jogurtów wegańskich, tak, czyli na bazie, nie wiem, mleka kokosowego, mleka sojowego. Jak jest z tą laktozą?
Tutaj musimy zacząć od tego, że w ogóle mioza i nietolerancja laktozy może być nietolerancją zdeterminowaną genetycznie. Czyli my się możemy po prostu urodzić z tym i wtedy należy tą laktozę całkowicie wyeliminować. Jeżeli my nie mamy tego zdiagnozowanego, zbadanego, to należy to zrobić. Osoby, które mają nietolerancję laktozy genetycznie zdeterminowaną od dziecka, narzekają, że ale po mleku, po serkach. I z reguły tutaj już jakaś choroba po prostu się gdzieś tam zamanifestowała i dopiero dorosły, jak odrzuciły to wszystko, to nagle okazało się, że poczuły się dużo lepiej. I to mogą być banalne rzeczy. To nie musi być skwarnie rozsiane, to może być po prostu trądzik, który się nie będzie dawał w żaden sposób wyleczyć. Więc najpierw po pierwsze stwierdzamy, czy mamy tą nietolerancję laktozy. Będą nietolerancją, bez względu na to, czy dotyczy laktozy, czy nie, no idziemy w stronę tej mikrobioty. Mamy ten zespół jelita przeciekającego, ten zespół jelita przesiąkliwego, mamy jakiś problem z tą dysbiozą jelitową, mamy niedobór tej laktazy, dlatego organizm no, nie trawi tak odpowiednio. Jeżeli to wychodzi w badaniach, oczywiście to jak najbardziej odstawiamy. Możemy, zamiennikiem są jogurty bez laktozy, ale są również to jogurty na mleku krowim czy na mleku kozim, to nie są jogurty wegańskie. Generalnie jogurty wegańskie na mlekach roślinnych sobie do diety włączać tak w ogóle, tak? To nie jest zachowane tylko dla wegan, wegetarian czy dla osób na jakichkolwiek specjalistycznych dietach, tylko po prostu każdy z nas może sobie chociażby spróbować, czy nam to no, jakoś tam pasowało. Natomiast jest to jak najbardziej zamiennik w ogóle nabiału. I rozróżnijmy, że jeżeli mamy problem z laktozą, to nie musimy mieć koniecznie problemu z białkami mleka krowiego, to może współistnieć, natomiast może być tak, że częściowo wycofanie laktozy na jakiś czas pomoże, a potem i tak trzeba będzie wycofać nabiał. Ja bym tutaj szła przed bardzo szczegółowy wywiad z tą daną osobą, zanim bym ją wycofała. Na pewno zadbała tutaj o tą kwestię mikrobioty, to też zawsze z wywiadu nam wychodzi, czy z różnych innych badań i dopiero ją wycofywała. Natomiast na pewno przy stwardnieniu rozsianym, jeżeli mówimy o nabiał, zadbałabym o nabiał niskotłuszczowy, a nie wysokotłuszczowy, żeby eliminować ten naddatek tych tłuszczów nasyconych. Więc eliminuję laktozę wtedy, kiedy mamy nietolerancję, kiedy podejrzewamy ją, kiedy zauważamy, że coś się z nią źle dzieje, kiedy mamy na pewno współistnienie SEM-u z Hashimoto, bo to już mogę od razu powiedzieć, albo z celiaklią. Natomiast jeżeli to jest tylko takie nasze obserwacje, to trzeba to obserwować, dobadać i wtedy jak najbardziej to wycofać. Ale mówiąc o nabiale niskotłuszczowym, jak właśnie, nie wiem, będąc w sklepie, co wybierać, bo mamy takie produkty, które chwalą się na pudełkach 0% tłuszczu w jogurcie. Czy o takie coś nam chodzi? Do 1,5% nam chodzi, tak? Mhm. Czyli maks 1,5%. Mhm, okej. I ja jeszcze chciałam zadać Ci, Ilona, ostatnie pytanie, żebyś trochę może przybliżyła, bo Państwo jeszcze nie wiedzą, ale ja już powiem, że Ilona przygotowała dla Państwa taki zbiór przepisów antyzapalnych na jesień, zimę i niedługo mam nadzieję, że już to ukaże się na półce naszej biblioteczki, więc będą Państwo mogli się zapoznać z tymi przepisami. Natomiast to, co jest bardzo fajne w tej przygotowanej przez Ilonę publikacji, to jest to, co akurat mnie tak poruszyło, wśród oczywiście innych tak ważnych rzeczy, to, żeby Ilona to nazywa mindfulness eating. I jak rozmawiamy o zmianie nawyków, to wydaje mi się to bardzo ważne. Ty w tej publikacji powiedziałaś, że zwracajmy uwagę na to nie tylko, że co jemy, ale że jemy, tak? Żeby poświęcić uwagę posiłkowi. Jakbyś mogła tak powiedzieć, dlaczego to jest takie istotne i też również kwestii właśnie takiego ciągłego dbania o swoje żywienie. Jest to istotne chociażby z tego powodu, żeby po pierwsze dowiedzieć się, kiedy jesteśmy głodni, kiedy się głodni kończymy być, nie? W sensie, kiedy jestem faktycznie głodna, a ile mi wystarcza, żeby się tak komfortowo jeść, ale nie przejeść. Jest to ważne, żeby odróżnić głód od apetytu,
I dzięki temu uważnemu jedzeniu będziemy wpływać na tak zwany mechanizm samoregulacji. Mechanizm samoregulatotny, no chociażby do tego, żeby po prostu być na diecie bez diety, czyli jeść, to jest bardzo ważne w przypadku odchudzania. Tak? Dla osób, które nie są w stanie wejść w jakiekolwiek restrykcje, nie musimy wchodzić w żadne restrykcje, ale właśnie wprowadzając to uważne jedzenie, możemy zwrócić, nie wiem, na przykład jakiemuś dobyczowi w tej diecie, a niekoniecznie go szybko zjeść, tak że nawet nie zauważymy było. Bo wtedy zupełnie inaczej. Po pierwsze czujemy smak, po drugie szybciej czujemy się syci, po trzecie okazuje się, że no wcale nie trzeba nie wiadomo jak dużo produktów z diety eliminować, a dwa, że to nam rozuje, to już tak z psychodietetycznego punktu widzenia mówię, sprawę zakazów, bo my nasza kultura diet, tak, która była bardzo, nadal jest lobbowana, pokazuje, że jeżeli już jesteśmy na jakiejś diecie, czy to jest dieta odchudzająca, czy jakaś zdrowotna, no to tam są zakazy, nakazy i w ogóle no nie można ptasiego mleczka zjeść, nie można zjeść, nie wiem, torcika wedlowskiego, lodów. A zauważcie Państwo, że to wcale nie jest prawda, bo lody mamy i wegańskie, i wegetariańskie, i bez cukru, i można znaleźć mnóstwo różnych smaków, które gdzie rynek wychodzi naprzeciw osobom z cukrzycą, osobom z nietolerancjami, osobom z alergiami, osobom z różnymi chorobami, żeby one mogły normalnie jeść. Tak? No, to będzie różne w smaku, ale będzie, ale my to do diety dołączać. Dokładnie tak samo będzie z no, kwestią słodyczy. Tak? Gdyby nie można było jeść słodyczy tradycyjnych, prawda? No, mamy osoby na diecie wegańskiej, które nie jedzą jajka, nie jedzą mleka, nie jedzą serów, no i co? Sernik nie wchodzi w grę, ale już sernik na bazie tofu jak najbardziej. No, rynek odpowiedział, tak? Skoro nie możesz, nie chcesz jeść produktów odzwierzęcych, fajnie, szanujemy, akceptujemy, to damy ci coś, co jest produktem totalnie roślinnym. I to mindfulness eating, to jest w ogóle cały ten psycho-cooking, to jest taki trend, który pokazuje, że gotowywanie potraw, obcowanie z jedzeniem może bardzo fajnie wpłynąć, mówiąc tak profesjonalnie, na tak zwaną architekturę jedzenia, ale też będzie regulował naszą relację z jedzeniem, wpływał na naszą relację z jedzeniem, aby właśnie nie było to takim tylko zakazem i jestem chora, to coś mogę albo nie mogę. Odchudzam się, to coś mogę, a nie mogę. To nie ma tak. My dietę zawsze mamy dołożyć do życia, do tego kogoś, nawet jeżeli ona będzie na maksa zmodyfikowana, a nie swoje życie podłożyć pod dietę, jeżeli to nie wymaga naprawdę jakiejś mocnej choroby. I to, co ja często właśnie widzę na konsultacjach, to jest takie przerażenie, Jezu, to ja już mam do końca życia, nie wiem, nie zjeść właśnie lodów. No nie, bo można zrobić lody beztłuszczowe, bezcukrowe i właśnie żyć, tak? To wcale nie ma taki zakaz, że jak ktoś zje to ptasie mleczko, to tam już nie wiadomo, jaki stan zapalny będzie. Nie będzie, to są dużo grubsze mechanizmy potrzebne do tego, żeby tak było. Gdyby tak było, to już ludzkość by dawno nie funkcjonowała w ogóle, nie? Że tam jeden cukier coś złego robi. Nie, właśnie w tej kwestii mindfulness eating trzeba sobie zadać pytanie, po co ja tego cukierka jem i czy ja w ogóle zdaję sobie sprawę z tego, co ja jem. Czy ja zawsze a propos tego mindfulness eating zadaję też takie ćwiczenie, żeby jeżeli coś jemy, tego co to jest, czy to jest kanapka, słodycz, czy to jest chips, zabawić się w krytyka kulinarnego i po prostu jeść tą potrawę, żeby napisać notkę kulinarną na ten temat. Polecającą, tudzież nie polecającą. Chodzi mi o to, że jeżeli bym zadzwoniła jutro czy w nocy do kogoś, to ten ktoś mi tego pączka poleci. Czy on mi powie, że mam jechać na drugi koniec Warszawy i to kupić, czy on będzie wiedział, jakie tam są szczegóły, nie? Jaki ten pączek był, czy on miał duże nadzienia, czy mało, jakie ono było, z czym on był, czy on był tłusty, czy on nie był tłusty, czy palce były obtłuszczone, czy nie były obtłuszczone, bo my na takie rzeczy szanse, my na to nie zwracamy uwagi. Chłaniamy cztery pączki, ale nie umiemy odpowiedzieć na to pytanie, czy one były dobre, czy nie. To jest pomocne, szczególnie jeżeli mamy problem z emocjonalnym jedzeniem, z zajadaniem stresu, z zajadaniem emocji, albo po prostu z jedzenia nudy, bo nam się nudzi, no to sobie lubimy coś zjeść. No i co Państwo na to? Myślę, że to jest bardzo wartościowa wiedza, że nie tylko i co jemy, jakie produkty tak naprawdę wkładamy do tego garnka, ale również cała ten sposób spożycia jest ważny i też jakby może nam ułatwić wprowadzanie zmian.
Ilono, bardzo Ci dziękuję za tą naprawdę porządną dawkę wiedzy i jakby Twoja wiedza jest naprawdę nieoceniona. Myślę, że jakby pod jakby skrzydłami takiego dietetyka myślę, że można czuć się bezpiecznie. Państwa zachęcam do kontaktu z Iloną, bo również to jest możliwe w ramach naszej poradni specjalistycznej, którą tutaj w PTSR-ze prowadzimy. Zachęcam też do zamawiania, jak już ukaże się to nasza publikacja z przepisami. I do tego, czego jeszcze zachęcam, to jeśli nie z Iloną, to skontaktować się z doświadczonym dietetykiem, no bo jak Państwo pewnie zauważyli w trakcie wykładu, no ważne jest, żeby dowiedzieć się, co możemy, jak powinniśmy, ale też jak to robić dobrze, żeby te zmiany się udawały i żeby to nie było takie próby, które później porzucamy, bo nie wiem, jak się do tego zabrać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia.